Dzień dobry. Nie wystartowaliśmy jako Kongres Nowej Prawicy ani Polexit w tych wyborach, bo nie udało nam się skonsolidować ugrupowań poza systemowych, wolnościowych ugrupowań i postanowiliśmy wziąć sobie taktyczny oddech. Postanowiliśmy nikogo nie popierać. Z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL, którzy z politycznej poprawności zrobili 11 przykazanie polskie. Z drugiej strony mamy PiS, który z przykazania 7 nie kradnij zrobił kradnij, ale tylko dla swoich lub dla kupna głosów wyborczych. I który wziął na sztandary bolszewickie hasło raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy. Ale zobaczyliśmy, że zarejestrowała się Polska jest jedna, taka partia, która ma bardzo podobne głosy, podobne idee co my. To prawda, różnimy się w sprawach socjalnych, ale w pryncypiach jesteśmy niezwykle podobni. I podobnie jak my, oni nie zapomnieli, w przeciwieństwie do tych wcześniej wymienionych ugrupowań, że niepodległość oznacza, że nie można na rozkaz Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej merdać ogonem. Tym bardziej gotowi jesteśmy ich poprzeć, bo podobnie jak my, nie odeszli w kierunku populizmu i nie odeszli od swoich zasad dla miejsc poselskich. I chciałem zwrócić uwagę, że nieprawdą jest, że głosowanie na mniejszego to głos stracony. Jest odwrotnie. Głosowanie na większego tylko dlatego, że on jest większy, wtedy jest głos stracony. Więc powtórnie popieram w imieniu Kongresu Nowej Prawicy, popieramy Polskę jest jedną. A my ze swej strony zobaczymy. Postaramy się przekonać ich, żebyśmy od przyszłego roku rozpoczęli wspólnie marsz ku bogatszej i niepodległej Polsce.